Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale, gdzie zajmiemy się grą taką dość nietypową, dlatego że jest to chyba druga gra, która została wydana na Wonderbook Detective Dix. Przygodowa gra detektywistyczna. Ale czym jest Wonderbook? Myślę, że o tym było dość głośno niedawno, dlatego że to taki najnowszy wynalazek PlayStation. Do czego potrzebna jest kamerka PSI, kontroler ruchu PlayStation Move oraz właśnie Wonderbook, taka książka, która leży przede mną. Tam w tle widzicie właśnie na kamerce mnie ruszającego pałeczką. I tutaj też leży, właśnie mogę wam trochę poruszyć, ta książka, ten Wonderbook, z którego przygoda wręcz można powiedzieć dosłownie wychodzi. Dlatego, że sami zobaczycie, jak otworzymy tą książkę, po prostu wszystko wychodzi z niej tak trójwymiarowo. Udało mi się zdobyć, więc stwierdziłem, że pokażę wam, jak to wygląda. Tym bardziej, że właśnie do detektywa Dixa podkładał głos Artur Żmijewski. Więc wiecie jak PlayStation podchodzi do polonizowania i dubbingowania swoich gier, naprawdę profesjonalnie. Więc tutaj Artur Żmijewski jest w roli głównej detektywa Dixa. Dobra, usunę sobie... z góry też przepraszam za to, jak wygląda tutaj, znaczy jak jest rzucona ta kamerka na stół, dlatego że mam strasznie mało miejsca w pokoju i nie mogę tego zrobić tak, jak oni chcą, czyli umieść w salonie kamerkę nad telewizorem. Nie mam dużego telewizora i nie mam tego salonu. Dobra, jesteśmy oczywiście detektywem. Weźmiemy sobie napisy i teraz musimy zrobić sobie zdjęcie, żeby nasz profil był. Jak widzicie, ja nie mogę za bardzo swojego ryjka pokazać, więc zrobię coś takiego. Zdjęcie jest na profilowe, bardzo ładne. I wybieramy. Będziemy lecieć w wir tej historii. I powiem wam szczerze... Oho, dobra. Może nie będę wam już gadał. Właśnie tak wychodzi ta historia. No skumajcie, jakie to jest fajne. Ale pogadamy sobie jeszcze zaraz. Bo nie wiem, czy teraz będzie filmik, który ma za zadanie wam przedstawić historię, co tutaj się będzie działo. Właśnie. Świetnie. Jesteś tu. Teraz posłuchaj uważnie. Wkrótce zostanę, jak to się mówi, sprzątnięty, załatwiony, zamordowany. A to dopiero początek rządów terroru, które zapanują w bibliotekowie. Ale możesz pomóc. Znaleźć detektywa o imieniu Dix. Dix Molek, ściślej rzecz biorąc. Wasza dwójka będzie musiała współpracować, żeby się dowiedzieć, kto postanowił sprowadzić na mnie zgubę. Tylko wy możecie powstrzymać to szaleństwo i na nowo zaprowadzić porządek. Idź i nie odpuszczaj, póki nie rozwiążesz sprawy. No właśnie, kto rozbił Dumptiego? Właśnie tego będziemy musieli się dowiedzieć. I jeszcze kończąc tutaj myśl o tym Wonderbooku. Ja myślałem, że to jest zabawa, jak tylko o tym słyszałem, bo pierwsza gra to była Księga Czarów. Ja myślałem, że to jest gra dla takich najmłodszych, dla dzieci. Ale powiem wam szczerze, jak sobie to włączyłem, pograłem za jakąś godzinkę właśnie w tego detektywa Dixa, to cholernie mnie to wciągnęło, serio. Ja lubię przygodówki, chyba o tym wiecie. Ja lubię przygodówki, jeszcze w takiej formie i bardzo interaktywnej, no jest to naprawdę fajna pozycja. Jak już wspomniałem, nie tylko dla najmłodszych, a nawet i starszych. No, mam te swoje lata, tak? Dobra, zaraz zobaczycie, o co mi chodzi, zaraz zobaczycie, jak w tą grę się gra. Bo to jest naprawdę coś innego. Coś, czego jeszcze nie widzieliśmy tak naprawdę. I ty, właśnie, bo my tutaj też będziemy brać udział w całej tej grze. Będzie się do nas detektyw zwracał, nie tylko detektyw, także ktoś wie o naszym istnieniu przed kamerą, przed telewizorem. I my będziemy również pomagać w śledztwie, głównie detektywowi Dixowi. I zobaczcie, teraz ja, żeby rozpocząć historię, muszę otworzyć książkę. Proszę bardzo. Z góry przepraszam, nie wszystko... Dix Molek. Jestem detektywem.
Czyli mieszkam sam, pracuję do późna i zarabiam nędzne grosze. Tak to już jest w tym fachu. Jeszcze raz przepraszam za tą kamerę. Humpty Dumpty, szef bibliotekowa i mój kumpel, przysłał mi list. Właśnie miałem go przeczytać, kiedy dzieciak potrząsnął książką i zadzwonił do drzwi. Bo ona powinna być troszeczkę bardziej oddalona. Nie widzicie na przykład tego tutaj, a nie pokażę wam, tego tutaj nad drzwiami dzwonka. Ja teraz będę musiał potrząsnąć. Co tam? Chcesz tam stać cały dzień? Obróć książkę, a potem wyjdź. Dobra, miałem potrząsnąć książką. Jakbym potrząsnął książką, to on by nie otwierał drzwi i by mi powiedział, żebym wszedł. I teraz zobaczcie, odwracam książkę. Jakie to jest fajne. Odwracam książkę i mam mieszkanie. Czego chcesz, dzieciaku? Nie widzisz, że jestem zajęty? Więc to o tobie wspominał Humpty w swoim liście. Wydaje mu się, że ktoś próbuje go sprzątnąć. Mówi, że mam cię zabrać ze sobą, żeby mu pomóc. Zrób coś dla mnie i wyłącz światło. Może zrobić się nieciekawie, a nie wiem, kto ma nas na oku. Wyłączyć światło. Tylko jak? Chyba musimy pomachać przy żarówce. Nie wiem, gdzie ona jest. Gdzieś tutaj chyba. Gdzie jest ta żarówka? No, czy tutaj... Gdzie jest żarówka? Jeśli chcesz się ze mną zabrać, musisz się bardziej zaangażować. Aha, no widzicie, ta kamerka powinna być troszkę dalej, bo nie widzę tego, co jest wysoko. No co, dla ciebie radę. Dobry detektyw ma oczy szeroko otwarte. Gdy chcesz wiedzieć, co słychać w bibliotekowie, najlepiej zacznij od radia. Podszyj dłonią odbiornik i posłuchaj. A gdzie jest radio? A tu jest radio, dobra, widzicie? Z ostatniej chwili. Naoczni świadkowie donoszą o sieci kłopotów w magazynie Humptiego. Więcej informacji w tej sprawie przekażemy wkrótce. Kto puka do drzwi? Nie jesteś sam? To dla pana. Przepraszam za najście. Nie wiedziałem, że nie jest pan sam. A, Mondrala. Robi sobie ze mnie jaja, ale nic z tego. Chodź, dzieciaku. Za nim. Obróć książkę, dzieciaku. Jak widzicie, gra sama robi takie najazdy. Bardzo, bardzo ciekawie. Dobra, my mamy obrócić książkę w tę stronę chyba. Tak. Dobra. Obróć książkę, przewróć stronę i za mną. Przewróć stronę. Dobra, lecimy dalej. Oj, teraz będzie trochę ciężko, dlatego że, jak widzicie, powinienem... Ty masz lepszy widok. Obróć książkę. Powinienem był widzieć to, co jest przede mną. No ja niestety tego za bardzo widzieć nie mogę. On poleciał w... nie w tę stronę, w tę stronę. Hej, dzieciaku, wiesz, którędy pobiegł? No niekoniecznie. O, teraz pobiegł tu. No to jest problem. Właśnie główny problem mój z... Prawo czy lewo? Główny mój problem z PSI jest taki, że do niej trzeba mieć cholernie dużo miejsca. Teraz tam. Widzimy cień tego gościa, który przed chwilą był u nas. Dajcie mi go. Teraz tu. O! Właśnie do tego trzeba mieć trochę miejsca. Teraz tu. I cały czas obracam tą książką, nie? Hej, dzieciaku, wiesz, którędy pobiegł? Tu. Tylko się orientuję, nie? I teraz tu. Moglibyśmy dojść to w końcu do końca? Drogi siostro! Zapewne w lewo. Nie widziałem do końca, ale powinien być w lewo. O tak, teraz w prawo. Ciekawie zrobiona w ogóle ta przygodówka, taka trochę też śmiechowo, że się tak wyrażę. Rzekł, panie robak.
Aż się za nim kurzy, a ja nie nadążam. Robaki kiepsko radzą sobie w spincie. Dobra, Molek. Jesteś cały w jaju, a Humpty ma kłopoty. A ktoś, kto działa przeciwko Humptiemu, działa mi na nerwy. Chyba skoczę pod mur i sprawdzę, czy ma całą skorupkę. Zabieram cię ze sobą. Znam skrót na następną stronę. Tak? Pewnie muszę przewrócić stronę. Okej. Przybyłem za późno. Gruby Hump został zrzucony z muru. Trzy małe golonki były już na służbie. Siema, Dix. Dobry wieczór, Molek. Prowadzisz tę sprawę, łobaku? Hump był moim szefem. Co to za dzieciak? Jest ze mną. Co tu się stało? Padły dwa strzały. Humpty spadł. A w chwilę później jajecznica. I żadnych świadków. Jakieś sugestie, Dix? Hump był prawdziwym jajem na twardo. Podejrzewam ciebie o zepchnięcie go z muru. Trzymałeś się blisko niego, może za blisko. No i co? Cały jesteś w jajku. Nie zszedłem na złą drogę, Guzik. A nawet gdyby, to czy byłbym tak głupi, by tu wracać? Słuchaj, gdzieś tu muszą leżeć kawałki Dumptiego. Daj mi czas, a poskładam go z powrotem do kupy. Wtedy sam ci powie, kto zrobił go na miękko. Dobra, dzieciaku. Poszukam skorupki Humptiego, zanim te trzy małe świnki zdmuchną mój dom. Tylko gdzie zacząć? No. I teraz patrzcie, na przykład ciekawa rzecz będzie za chwilę. Nie. Gość? Ma coś. Ale nic nie widzę. Detektyw Dix właśnie. Będzie chciał światła. Dzieciaku, możesz mi się przydać. Przechyl książkę i sprawdź, czy ruszy się lampa. I patrzcie, jedną stronę książki przechylamy i w tym momencie lampa na niego. Cały w jaju, a ktoś nieźle ubił Humptiego. Zabójca ma ponure poczucie humoru. Wrzuciłeś Humptiego i jeszcze chcesz zrobić z niego omlet, Dix? Bardzo śmieszne, Glino. Ta? No cóż, czas ucieka. Ależ tu ciemno. Dzieciaku, jesteś tam? Rzuć trochę światła. No już, masz. Świetnie. A co to takiego? Nasz pierwszy kawałek jajka. Zabawne, że znalazłeś go tak szybko, Dix. Masz dobrą pamięć. Mówiłem już, to nie moja sprawka. Teraz pewnie trzeba odwrócić książkę. To światło tu nie sięgnie, chociaż mocno nim bujasz. Ale założę się, że tam coś znajdziemy. Obróć książkę, żebym mógł trochę się rozejrzeć. No co tutaj będzie? Kolejny kawałek. Chyba jesteśmy na topie. Chodź, dzieciaku, pokażemy tym glinom. Patrzcie, chłopaki. Dwa kawałki Humptiego tuż pod waszymi ryjkami. Brawo! Jednak niezły z ciebie... Proszę bardzo, Guzik. Znalazłem narzędzie zbrodni. Znaleźlibyśmy je prędzej czy później, Molek. Brawa. Zabierz dowód i zanieś go do auta. Jedną chwilę. Jest miejsce, w którym nie szukałem. Dzieciaku, poświeć mi na to autko. Na to autko powiadasz, proszę bardzo. Trzymaj łapy z dala od naszego wózu. Nic tam nie znajdziesz. Doprawdy. Dodo! Ktokolwiek to tu zostawił, nie miał żadnego problemu z ominięciem waszej trójki. Dość tych gierek! Musiałby być niewidzialny! To byłeś ty, Dix, i to bez dwóch zdań! Hej! Mój biedny ryjek! No i po ptokach mieli sobie auto. Jak się zastanowić, ta trójka nie jest dość świńska, by sprzątnąć. Kontroler PS Move został odłączony. Nie został, proszę ja ciebie. Nie.
Okay. Tampa. Ale może ten włas gdzieś nas zaprowadzi. No jak jest nieużywany to i sobie stoi z boku, to niestety się ma skłonność wyłączać. Będę pełzał gdzieś w okolicy. Do kanału, tak? Ale zaskoczyłoby cię, jakie rzeczy można znaleźć, kopiąc pod miastem. Wygląda na to, że coś ciekawego unosi się tam na wodzie. Tam, widzisz? Być przynętą dla rekinów nie jest w moim stylu. Spróbuj potrzeć książkę, by go wypłoszyć. Potrzeć książkę, nie? Dobra robota, dzisiaj. Mamy poszlak. To wizytówka klubu Hamtiego. Ale chwila. W wodzie pływa kolejny kawałek skorupki. Wiesz, co masz robić? Kieruj go w moją stronę. No i chyba mamy wszystkie, dzieciaku. Zostawmy ten ściek i poskładajmy Hampa. To co, lecimy na kolejną stronę? Nie, jeszcze nie. Dobra. Zamierzacie tak kwikać i chrumkać? Czy pomożecie mi jakoś poskładać te puzzle? Mnie. Sprawa zaczyna się komplikować. Ktoś nie chce, by Humpty przemówił. Wyglądacie nieźle powiązani jak szynki, więc chyba was tak zostawię. To ułatwi mi pracę. Coś ewidentnie mocno śmierdzi dziś w książkowie. Dzieciaku, mam przeczucie, że w moim biurze nie jest już bezpiecznie. Ale wiem, gdzie możemy podjąć śledztwo. Przewróć stronę i ruszajmy tam. No, za wiele tutaj nie mam do gadania, prawda? Ale tak jak już wam wspomniałem, ciekawa historia, ciekawie opowiedziana. I, no i mnie akurat wciągnęła, więc jest to przykład może, że nie tylko dla najmłodszych. Hamtiego patelnia. Jego dziewczyna, niejaka panna Maleńka, jest tu główną atrakcją. Mam nadzieję, że wyjaśni mi kto, co, kiedy, gdzie i dlaczego Ham siedział na murze. Dobry wieczór, nie widzę, nie słyszę i nie mówię. Co słyszeliście, co widzieliście i co powiecie? Siema, Tix. Nic nie słyszeliśmy. Nic nie widzieliśmy. Nic nie powiemy. Dajcie spokój, ja do maleńkiej. Nic z tego, Tixiu. Rozkazy maleńkiej. Nieładnie, chłopaki. Wystarczyłoby cześć. Teraz mnie wpuśćcie. Ciekawe mi. Myśleliście może o szkole dobrych manier? Przydałoby się wam trochę ogłady. Przykro mi. Przykro mi. Przykro mi. Dobra, to przez mój krawat. Zapomniałem może podziękować za kwiaty. Maleńka mówi, nic z tego nic. Maleńka mówi, nic z tego nic. Co? Maleńka mówi, nic z tego nic. Nie rozumiem tego, ale rozkaz to rozkaz. Właśnie, nie mów. Rozkaz to rozkaz. Nie ma nad czym debatować, nie? No, więc siedź cicho. Do mnie mówisz? I chyba to jest nasz... Założę się, że znajdziemy maleńką w jej garderobie. Nasz czas. Przymknij książkę, dobrze? Sprawdź, czy uda ci się ściągnąć ten kabel. Proszę bardzo. Dobra robota, dzieciaku. Po wszystkim wstąpimy do cyrku. Albo zajmiemy się nieruchomościami. Panna Maleńka. Prawdziwa sceniczna bestia. Tato potrafi utkać sieć. Dix, podkradłeś się do mnie. No jak masz tak sześć rąk. Martwiłam. Liczyłam, że jakoś się tu dostaniesz, kiedy usłyszysz o Hamptym. To miejsce jest strzeżone jak bankowy sejf. Dlaczego? Kazałam tym trzem małpom nie wpuszczać nikogo podejrzanego, ale nie miałam na myśli ciebie. O, Dix, kim ja jestem? Małą pajęczycą z rymowanki? Śpiewaczką w jakimś niewielkim, zapyziałym klubie. Czasami wolałabym żyć w czyjejś opowieści, a nie swojej. I tylko na ciebie mogę liczyć?
Zajmij się sobą, a nie mną, aniołku. Hump był moim przyjacielem, a ty jego panną. Więc może razem poskładamy go do kupy, co? Powiedz mi, czego potrzebujesz, Dix. Musisz mi powiedzieć, co tylko możesz. Może coś niezwykłego. Cóż, wcześniej kręcił się tu jakiś mroczny typ, ale nie przyjrzałam mu się dobrze. To ten gość, który próbuje mnie wrobić. Ale Dix, Humpty był twoim kumplem. Byliście ze sobą tak blisko jak, cóż, jajko w koszulce. Wiemy to ty, ja i ten dzieciak z książką. Ale gliny mają własne zdanie. Może to oni. Skryj się, szybko. Panno maleńka. O co chodzi, Franku? Musi panna wyjść na... Za chwilę, Franku. Będzie bezpieczniej, gdy zostaniesz tu, aż skończę występ. No dobra, aniołku. Rozejrzyjmy się trochę. Humpty spędzał tu mnóstwo czasu. Może więc znajdziemy coś, co naprowadzi nas na trop. Obróć książkę i obejrzyj te obrazy. Które obrazy? Właśnie tutaj, akurat w tej lokacji, mam ten problem również, że mam zbyt blisko kamerki, zbyt blisko monitora książkę. Stereczka i maleńka były jak siostry. Bo tu jest jakiś obraz, którego nie mogę zobaczyć. O, jest. Teraz chcę zobaczyć ten obraz. Ja muszę go zobaczyć. Nie. Jeszcze z mikrofonem zaraz obok to. Pamiętam ten dzień. Masakra. Maleńka nalegała, by to ona mogła rozbić butelkę. Jaki dzień? Jaką butelkę? Dobra, nic do końca nie widzę. Mamy gąskę i Humptygo zawsze łączyły zabawne relacje. Nie widzę tutaj takich obrazów, ale okej. Coś jeszcze? Kolejny fragment. Ten mroczny gość próbuje też zrobić maleńką. O nie. Lepiej wezmę to i ostrzegę ją. Dalej, dzieciaku, przewróć stronę. Dobra. Się robi, Dix. To numer dla mojego mężczyzny. Dla ciebie, Humpty. Gdziekolwiek. A, no i znowu mam... Hej, maleńka. A, maleńka tam jest i nie widać jej. A jak wezmę książkę dalej? Time to get out of the fire and into the frying pan. A jak wezmę właśnie, o. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. Teraz widać trochę lepiej, nie? Szukamy detektywa Dixa. Jesteś krągła, nie trzeba. Widzieliście tego gościa pełzającego po okolicy? Uważaj, laleczko. Lekarz kazał mi ograniczyć bekon. I to też widać, jakie to jest interaktywne, nie? Że ja tą książkę, zobaczcie, mam w rękach i ja mogę sobie spokojnie tym ruszać. Właśnie o to też również chodzi w tej grze. Aj, musimy teraz uciec przed tymi świniami. Przechyl książkę. Przecież przechylam. Dobra, musimy ich zgubić. Dobra, muszę na nich rzucać te krzesła. Z tego co wiem, o właśnie. Za jakiś czas oni powinni dać sobie po prostu spokój. A nie dojechałem. Pęk! Pęk! Jeszcze raz. Kogoś jeszcze? Zeszło z was powietrze, chłopaki? Chyba straciliście kumpla. O, jest. Gdzie jest kolejny? Mało brakowało. A, nie udało mi się. Na podłodze, jakbyśmy to rozstawili, pewnie by to troszeczkę lepiej działało. W tym momencie... Mało brakowało. Właśnie, jeszcze chwilę i by mnie złapali. Jeszcze jeden, ostatni. Dobra, została ostatnia świnka. Dawaj, są dawaj. Są za duże, żeby mi rzucić. Pokieruj mnie naokoło. Mamy trochę jednak czasu. Dojdziemy do tej sofy jakiejś.
zabryła, zapa, zapa, no! Aj! No co jest? Nie! Nie został odłączony, jest tutaj! PlayStation! Tu! Muszę zobaczyć, żeby... Muszę ogarnąć to, żeby się po prostu kontroler nie wyłączał. Co, uda się? Exit! Jak tylko złapię oddech! Przewróć stronę, okej. Dobra, zbliżę to. Chyba już pora się ulotnić. To znaczy, kryć się, dzieciaku. Molek! Dać mu palec, to weźmie całą rękę. Wiemy, że tu jesteś. Wciąż kręci się tu twój przyjaciel. Skąd oni o mnie wiedzą? Mam pomysł, dzieciaku. Daj mi znak, gdy świnka zajrzy do piwnicy. Klaśnij w dłonie albo krzycz, a ja zajmę się resztą. Dobra, klaśnij w dłonie, okej. No tak, PSI ma również mikrofon wbudowany. Dobra, jeszcze raz. No. Gdy Bekon zajrzy. Dobra, dobra, wiem, nie musisz mi tego mówić. Bekon. Co robisz, dzieciaku? Daj mi znak, gdy wsadzisz głowę do morza. Ta mała świnka nic nie dostała. Pora na guzika. Co się dzieje, chłopaki? Co tak? Hej, gdzie oni są? No. Taka policja. Teraz pewnie nie widzicie, ale Dix wszedł na balkon. Daj mi znak, gdy będzie dokładnie potem. Okej. Nie zupełnie. Jeszcze raz. Nie? Nie, no dobrze było, okej. Tak, z dziesiątki. Dobra robota. Zyskamy tak trochę czasu. Mam złe przeczucia i wrażenie, że zaraz wydarzy się coś dużego. Urwał nam się tron, a po piętach depczą nam świnki. Oho! Główny podejrzany. To ciało Humptego. Ma... Pewnie to ten gość strzelał na miejscu zbrodni. Ruszamy. Będziemy cieniem tego cienia. O, myszy grajki. No cześć, chłopaki. Dix Molek, kto by pomyślał? Jak się miewasz, chłopcze? Potrzebuję podwózki. Muszę zamknąć śledztwo. W porządku, wskakuj no, Dixiu. Wszystko dla Dixtera. Musimy zrobić trochę miejsca. Hej, dzieciaku, opróżnij wóz, co? No. No dalej. Przechyl książkę, dzieciaku. Wywalić wszystko. Skąd wiedziałeś, że jest ze mną dzieciak? Nie trzeba widzieć, żeby wiedzieć. Chodź, okruszek. Okruszek! Dobra, pomachaj i potrzyj. Co, mam cały czas trzeć? Zamknij książkę. Okej. Przedstawiamy wskaż i badaj firmy Dumpty spółka z... Dobra. Myślę, że to było na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Pokazałem wam, jak wygląda Detektyw Dix, jak wygląda właśnie ten Wonderbook cały. Nie na Księdze Czarów, a na właśnie najnowszym tytule, czyli Detektyw Dix, gdzie pod główną rolę podłożył głos Artur Żmijewski. I myślę, że wspaniała zabawa. Wspaniała zabawa. Ja na pewno do tego wrócę. Jeżeli wy chcecie, żebym ja wrócił dla was do tej historii ponownie, albo nawet żebyśmy ją zobaczyli, czyli do końca, to dajcie znać w komentarzach, a my się będziemy żegnać. Wonderbook! Aha! Fajna zabawa. Na razie.